With the 9th pick in the 2022 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Jeremy Sochan. Jestem bardzo szczęśliwy i wiesz, jestem w red carpet w Nowym Jorku. From Milton Keynes, England and Baylor University. Jeremy Juliusz Sochan, San Antonio Spurs. Dociera to do ciebie? Jeszcze nie. Może jutro, ale zobaczymy. Co powiedział Adam Silver? To słynne szeptanie do ucha? No, że Spurs jest bardzo dobry zespół i że będę miał tam bardzo dobrą zabawę i będę dobrze tam grał. Zach, będziesz miał brata w NBA, cieszysz się? Tak. U nas widać takich chłopaków, którzy zaczynają, już rzeczywiście mają świetne warunki fizyczne, są młodzi jeszcze i są bardzo dobrze wyszkoleni technicznie. To jest ważne, bo my troszeczkę, jeżeli chodzi przynajmniej o polską koszykówkę, troszeczkę pokutujemy za to, że kiedyś jak ktoś był wysoki, to go się stawiało pod koszem i nie uczyło go się właściwie koszykówki, takiego abecadła koszykarskiego. Natomiast na przykładzie Janisa Antetokounmpo widać, że no, to jest chłopak, który ma gigantyczne predyspozycje, ale ja mam takiego kandydata w polskiej reprezentacji U16, to jest Jeremy Sochan, 16-latek. Niesamowite możliwości. Trzymajmy kciuki, żeby JJ w przyszłości trafił nas na parkiety NBA, bo myślę, że takich chłopaków nie ma wielu. On już wtedy był wyjątkowy. To było po jego pierwszych takich turniejach. Ja pamiętam, jak on pojechał na turniej z kadrą U16, ale nie tą, która była jego rocznikiem, tylko z 2002, czyli z chłopakami starszymi. On tam nie grał znaczącej roli w naszej reprezentacji, zbierał doświadczenie, natomiast ja widziałam jakiś filmik z rozgrzewki i zobaczyłam, w jaki sposób on dunkuje i wiedziałam, że rodzi się gwiazda, bo ta jego fizyczność koszykarska w połączeniu z jego koszykarskim IQ, którego ja byłam pewna, bo to jakby ja też z mamą, z Anetą znam się trochę z koszykówki. Ja wiem, jakie ona miała podejście. Ona była tym playerem i to wszystko jakby zostało przekazane. On rokował, a jednocześnie moje serce było za tym, żeby on to zrobił, bo Gortat wtedy już się kończył i potrzebowaliśmy takiego ananasa w lidze. Kiedyś, jak tam byłam w Anglii, to on mi powiedział: babciu, zobaczysz, ja będę w NBA. Ja będę w NBA. I się doczekałam. Ja mówię: dobrze, tylko żebym dożyła. Nie myślę, że jestem jakiś Superman czy Iron Man. Myślę, że jestem normalny. Jak po prostu będę w NBA. Ale jestem normalny i zawsze będę. He's got quite a personality. He's a really upbeat young man, got a great sense of humor, and he's very active on the court, which I really like. He has become a team favorite already. He's been a great teammate to everybody, and he has fun in whatever he's doing out there, which is sort of infectious for everybody. I think it's how true he is to himself. Some people understand themselves and other people. I think Jeremy is like that. His upbringing to his parents, I think they've kept him extremely grounded. Dzisiaj młodzież jest taka, że jak się coś powie, no to tak trochę, to nie ja. Albo, ale on też robi, tak? A tu jest kompletnie inaczej. I może dlatego on tam jest. Dlatego może w NBA jest, bo on przyjmował informacje, przyjmuje.
No i wierzę, że się wciąż musi rozwijać. To nie tak, że osiągnął NBA i spoczywa na laurach. Tak na pewno nie jest.